Witamy w kolejnym odcinku GoLine TV. Krzysztof Wydrowski i Chris Jasiak. W dzisiejszym odcinku zaczniemy od PLFA, a następnie przejdziemy do NFL Pro Bowl i Super Bowl. A zakończymy analizą naszego analityka Krzysztofa Krzemienia z nfl.pl. Pojawił się terminarz Top Ligi PLFA. W tym roku bardzo ciekawy schemat. Kluby z czołówki, zeszłoroczni półfinaliści, będą grali ze sobą dwukrotnie, a z pozostałymi klubami tylko raz. Taki schemat nie do końca sprzyja Kozłom Poznań, które tak naprawdę będą miały bardzo duże problemy, żeby powtórzyć awans do playoff w tym roku. Powiedz mi, Krzysiu, kto Twoim zdaniem zajmie miejsce Kozłów w playoff w tym roku? Mój typ to Lowlanders Białystok. Bardzo dobre importy, świetny polski rdzeń drużyny. Ta drużyna może w tym roku zawojować ligę. Kozłom nie powinno się udać im przeszkodzić. Kozły, you're screwed this year. Porozmawiajmy troszeczkę o tych importach w top lidze. Dobra, jaka pozycja Cię interesuje, Chris? Wiesz, ostatnio to running backs miały największy wpływ na wynik finału, to porozmawiajmy o running backs. Rzeczywiście, Tunde Ogun w zeszłym roku, Damon Shelters dwa lata temu, ci zawodnicy zdominowali mecze finałowe. Zobaczmy, kogo mamy w tym roku. Panthers Wrocław, Marcus Sims, South Dakota University, dobra szkoła. Dobra szkoła. Ale co więcej, grał w GFL, Schwabisch Hall Unicorns. Schwabisch Hall Unicorns. No, dosyć dźwięcznie brzmiąca nazwa, wicemistrz GFL. Ale idźmy dalej. Seahawks, chyba najlepszy import w tym roku. Angelo Peace, Green Bay Packers, Kansas State University. To jest topowa szkoła, to jest topowa drużyna. Kansas State przez ostatnie 10 lat to jest pierwsze dziesiątce NCAA Division 1, a Green Bay, no to sami o sobie mówią, tak? Z kolei Eagles podkradli Charlesa McCree z Seahawks Gdynia. Ten zawodnik ma doświadczenie z Finlandii, z NCAA. W zeszłym roku występował bardzo dobrze na pozycjach receivera, DB, running backa. W tym roku w Eagles zobaczymy, na co zdecyduje się Jacek Walusz, gdzie wystawi tego zawodnika. Mówiłeś o Lowlanders jako twój czarny koń na ten rok. Mówiłeś o ich importach. Kogo oni sprowadzili? Alex A-Train Allen. Zawodnik również z GFL, doświadczenie z NCAA, z Akron University, to też jest bardzo dobra szkoła, pierwsza dywizja. W Niemczech grał w Kiel Baltic Hurricanes, to też drużyna, która rok do roku walczy o tytuł mistrza Niemiec. Ma też doświadczenie z Finlandii, ten zawodnik może Lowlanders pomóc osiągnąć cel, czyli playoffs. Hej, Krzemień, który z nich jest najlepszy? No wiecie panowie, Angelo Pismo najlepsze papiery na granie, Green Bay Packers to świetna marka. Ale Alex Allen przekonuje mnie swoim europejskim doświadczeniem. To może być kluczowe. Przejdźmy teraz do segmentu NFL i do Super Bowl, który odbędzie się w Stanach Zjednoczonych 1 lutego. Super Bowl w Stanach to obok Thanksgiving drugie największe święto, jakie może być. Wszyscy spotykają się, imprezują, kibicują za swoimi drużynami. Nawet jeżeli nie grają w tym Super Bowl, każdy ma faworyta. W tym czasie są najdroższe reklamy telewizyjne, najwięcej guacamole jest jedzone, najwięcej skrzydełek i to jest najlepsza impreza, jaka może być. Ja osobiście pamiętam najlepszy mój Super Bowl jako fan Dallas Cowboys. To było w 1994 roku, jak Dallas wygrał 52-17 z Buffalo Bills. Wszyscy myśleli, że Dallas to jest jeszcze o rok od Super Bowl i że to nie jest jeszcze ta drużyna, która może wygrać. Buffalo to wyszedł z poprzedniego roku, gdzie przegrał w ostatniej chwili Super Bowl z Washington Redskins i był nastawiony na to, że tym razem im się uda. A tu nic. Dallas wyszedł, młoda drużyna, Benjaminek nawet można powiedzieć, i po prostu pokazali Buffalo, co im stać. Hola, hola, w 94? To było przecież w 93. No masz rację, ale w 94 to Dallas też wygrał z Buffalo 30-13. A zresztą, co ty możesz pamiętać? Wtedy byłeś w przedszkolu. To porozmawiajmy troszeczkę o Super Bowl w tym roku. Mamy Seahawks vs. Patriots. Seahawks numer 1 w NFC, Patriots numer 1 w AFC. Ale czy ty uważasz, że to są najlepsze dwie drużyny z tych konferencji? Rozgrywki NFL są tak skonstruowane, żeby rzeczywiście w Super Bowl spotkały się dwie najlepsze drużyny z poszczególnych konferencji. Wydaje mi się, że playoffy i cały sezon regularny sprawiają, że to są dwie najlepsze drużyny. No, tak jak mówią, offense powoduje, że kibice przychodzą do stadionu, ale defense wygrywa mistrzostwa. Mamy tutaj w Seattle Seahawks jeden z najlepszych defense, jeżeli nie najlepszy defense w NFL. Czy myślisz, że Tom Brady i ten offense, który Patriots mają, poradzi sobie z tym defense, czy Seahawks jednak nie poradzą sobie z tym offense?
Tom Brady dysponuje świetnym arsenałem. Ma Roba Gronkowskiego, ma Juliana Edelmana, ma Brandona LaFella, ma tak naprawdę komplet zawodników ofensywnych, którymi może rozmontować tą defensywę Seattle. Natomiast ta defensywa już w zeszłym roku pokazała, że potrafi zatrzymywać najlepszych. Zobaczymy, to będzie dobry mecz. W ubiegłym roku Denver, najwięcej punktów zdobytych w sezonie, najwięcej yardów zdobytych w sezonie. Peyton Manning, 55 touchdown passes, Super Bowl, ściana, zatrzymali. To może się zdarzyć znowu. Ja mam nadzieję, że to będzie ekscytujący mecz. Kibicuję dobremu futbolowi, liczę na to, że będzie rozrywka od początku do końca, żeby nie było tak jak w zeszłym roku, żeby się nie skończyło na drugiej kwarcie. I teraz, Krzysiu, najważniejsze pytanie. Kogo typujesz? To jest trudne pytanie. Czy Seahawks powtórzą, czy Patrioci odzyskają dawny blask tej wielkiej dynastii? Ja stawiam na nową dynastię. Seattle Seahawks. Ja też na Seahawks. Go Seahawks. Go Seahawks. Przejdźmy do Pro Bowl. Ten mecz nie interesuje zbyt wielu pasjonatów futbolu amerykańskiego, ale ja wam pokażę, że to może być ciekawe. Adam Vinatieri, legendarny kicker, Patriots, Colts. Co się dzieje? Przestrzelił dwa PAT i jednego field goala. What? JJ Watt. Interception, fumble forced, fumble recovery. Świetny mecz JJ Watta, nikogo nie zaskoczył, to powinien być prawdziwy MVP tego sezonu. Mieliśmy też na Pro Bowl dwie miłe parki. Najpierw Jordy Nelson i Clay Matthews, grając w dwóch przeciwnych drużynach, celebrowali wspólnie jeden i ten sam touchdown. Dziwne. Drugim duetem byli Elvis Dumerville i Von Miller. W zeszłym roku grali razem w Denver Broncos, w tym roku grali w przeciwnych drużynach w rozgrywkach NFL, ale w Pro Bowl zagrali razem. I po dobrym saku celebrowali go razem. Reunion. Tim Irwin, niektórzy się śmiali, że Team Cowboys, bo Michael Irwin, legenda Dallas Cowboys, wydraftował w drafcie Pro Bowl Tonego Romo, DeMarco Murray'a i innych zawodników Cowboys. Jednak nie dał im pograć. Chyba Jerry Jones zabronił mu ryzykować kontuzji swoich gwiazd. DeMarco Murray tylko 3 carries, Tony Romo tylko 6 rzutów. To jest ciekawostka, której nie przeczytacie na NFL.com. A teraz my mamy niespodziankę dla naszych widzów. Zapraszamy Was na konkurs. Do wygrania zestaw gadżetów futbolu amerykańskiego. Pytanie do Was. Kto będzie MVP meczu Super Bowl i jaki będzie wynik tego meczu? Wpisujcie swoje odpowiedzi na fanpage'u Wrocław Outlaws w linku pod wideo. Jeśli trafiliście do nas prosto z YouTube'a, link do fanpage'u znajdziecie w podpisie do wideo. A teraz głos do naszego analityka, Krzysztof Krzemień, nflblog.pl. Witam ponownie. Tak jak chłopaki powiedzieli, to defensywa najczęściej wygrywa mistrzostwa. A w tegorocznym Super Bowl będziemy mieli prawdopodobnie dwie najlepsze sekundary w lidze, czyli formacje, które mają za zadanie powstrzymywać receiverów. Zacznijmy od aktualnych mistrzów NFL, Seattle Seahawks i sekundary Legion of Boom. Seahawks w obronie grają nieco zmodyfikowane cover 3. Cover 3 to obrona, w której trzech defensive backów kryje nieco dalej linii wznowienia akcji, kryje strefą i kluczowa jest tutaj rola free safety, który udziela pomocy w odpowiednią stronę. Czwarty defensive back, strong safety, służy jako pomoc przy akcjach biegowych. To, co widzicie tutaj, jest najczęściej granym wariantem przez Seattle w formacji nickel, czyli z piątym defensive backiem dla skontrowania trzech wide receiverów po stronie przeciwnej. W przypadku Seattle ta cover 3 jest nieco zmodyfikowana, ponieważ cornerbackowie Richard Sherman, który gra po lewej stronie, i Byron Maxwell, który gra po prawej, uwielbiają podchodzić bliżej linii wznowienia akcji w celu wywarcia presji na receiverów. Wywieranie presji jest możliwe dzięki temu, że z tyłu czuwa Earl Thomas, najlepszy free safety w lidze, który w przypadku, jeżeli któryś z cornerbacków zostanie pokonany, co zdarza się bardzo rzadko, jest w stanie udzielić błyskawicznej pomocy dzięki swojej ogromnej szybkości i zdolności czytania gry. To uwalnia strong safety Kama Chancellora, jednego z najmocniej uderzających graczy w NFL, który jest w stanie kryć krótkie piłki, walczyć z tight endami i udzielać pomocy przeciwko biegowi. Tak więc Seattle, modyfikowane cover 3, obrona strefowa. Zobaczmy, jak to działa u Patriots. Patriots grają zupełnie inaczej. Ich obrona opiera się na obronie każdy swego, a przede wszystkim na Darrellu Revisie, najlepiej kryjącym cornerbacku w NFL. W większości meczów Patriots Darrell Revis krył drugiego najlepszego wide receivera przeciwnika. Dlaczego drugiego? Pierwszego brał Kyle Arrington albo Brandon Browner i mieli do pomocy free safety Devina McCourtiego. W
sytuacji, kiedy wide receiver biegł swoją ścieżką, zadaniem McCourtiego było krycie od tyłu, podczas gdy cornerback odcinał podanie od przodu. Wykonywali po prostu podwojenie. Bardzo ciekawe, jak to będzie wyglądało przeciwko Seattle, ponieważ ta drużyna nie ma typowego pierwszego wide receivera. Więc zobaczymy, jak Bill Belichick ustawi swoje secondary. Natomiast można być pewnym, że zobaczymy dużo więcej Patricka Changa, strong safety, który będzie stanowił pomoc przeciwko akcjom biegowym przeciwko Marshawnowi Lynchowi. Czyli Patriots głównie obrona każdy swego, Seahawks głównie obrona strefowa. Zobaczymy, jak to się rozegra, która secondary będzie górą w Super Bowl. Dzięki, oddaję Wam głos, panowie. Świetna analiza. Dzięki. To już wszystko w dzisiejszym programie. Zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków Goal Line TV. Dzięki wszystkim za Wasze komentarze. Wasz wkład pozwala ulepszać nasz program. Dobranoc. Do zobaczenia za tydzień.